Kolej szynowa to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu funkcjonujących we współczesnym świecie. Ma jednak jeden słaby punkt. Szlaki kolejowe muszą krzyżować się z drogami publicznymi. To właśnie tam dochodzi do większości wypadków kolejowych, na przejazdach kolejowych i przejściach dla pieszych. Na terenie Polski znajduje się ponad 14 tysięcy takich miejsc. Tam, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest duże, przejazdy wyposażone są w sygnalizację świetlną, rogatki zamykające całą szerokość jezdni, sterowane przez obecnego przy przejeździe dróżnika lub zdalnie z posterunku sterowania ruchem, bądź w samoczynne sygnalizacje przejazdowe. Jednak ponad 8 tysięcy przejazdów i przejść kolejowych w naszym kraju zabezpieczonych jest jedynie krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem STOP, rzadko respektowanym przez kierowców i pieszych. Takie właśnie miejsca należą do najniebezpieczniejszych. Krakowskie zakłady automatyki SA we współpracy z House of Solutions International opracowały nowatorskie rozwiązanie, którego celem jest znacząca poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D pozbawionych urządzeń zabezpieczenia technicznego. Nazwaliśmy je DySonap, dynamiczny system ostrzegania na przejazdach kolejowych i przejściach dla pieszych. Podstawowym założeniem systemu DySonap jest całkowita niezależność od infrastruktury kolejowej. Wszystkie urządzenia instalowane są poza zamkniętym obszarem kolejowym i nie są w żaden sposób powiązane z urządzeniami kolejowymi ani od nich zależne. W związku z czym decyzja o instalacji systemu na danym przejeździe kolejowym lub przejściu dla pieszych ogranicza się do uzgodnień z miejscowym organem samorządowym. W trudnych lokalizacjach terenowych uniemożliwiających dostateczną widoczność urządzeń ostrzegających z obszaru pozakolejowego może zaistnieć konieczność instalacji systemu w pasie kolejowym. Z prawnego punktu widzenia proponowany przez nas system jest znakiem drogowym zmiennej treści i podlega przewidzianym dla takiego znaku przepisom. Jednak faktycznie DySonap to znacznie więcej niż znak. Jak to działa? Zamontowane na wysokiej metalowej konstrukcji wsporczej kamery rejestrują w obu kierunkach obraz linii kolejowej, który wyświetlany jest na zamontowanych po obu stronach przejazdu ekranach świetlnych. Zbliżający się pociąg wykrywany jest przez element detekcyjny podłączony do systemu komputerowego sterującego urządzeniami ostrzegającymi, ekranami świetlnymi i głośnikiem akustycznym. Ekrany w takim wypadku wyświetlają znak zakaz ruchu wraz z ostrzeżeniem, a głośnik akustyczny emituje sygnał ostrzegawczy. Takiego dynamicznego ostrzeżenia nie sposób nie zauważyć. Konfiguracja wyświetlanych przez ekran obrazów ostrzegawczych może być różna i zależy od decyzji jednostki administrującej. Ekran może przez cały czas wyświetlać obraz z kamer w obu kierunkach, a w przypadku zbliżania się pociągu dodatkowy sygnał ostrzegawczy. System w stanie spoczynku może wyświetlać znak strzeż się pociągu, a obraz z kamer pojawi się dopiero, gdy pociąg nadjeżdża. Ekran może być też wyłączony i uruchamiany w chwili, gdy element detekcyjny wykryje zbliżający się pojazd szynowy. Możliwe są też inne konfiguracje wynikające